dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Karolina Ładyżyńska-Skrzypek, jestem mistrzynią florystyki i chciałam dzisiaj Państwu pokazać wianek, jaki wymyśliłam na zbliżającą się wiosnę i odchodzącą zimę. Podstawa wianka plastik zamaskowany sznurkiem filcowym. W środku jest to nowa czarna gąbka florystyczna, czyli taka, która jest już zarówno materiałem technicznym, jak i dekoracyjnym, więc nie musimy jej całej równo wysłaniać i maskować. Możemy pozostawić fragmentami odsłoniętą. Baza wianka to gałązki tymianku, które oprócz takiej lekkości i nawiązania do odchodzącej zimy, czyli takiego charakteru bardzo surowego, lekko suchego, dadzą nam też taki zachętę, właśnie taki powiew świeżości przez to, że pachną. Jeszcze jeżeli będziemy tego wianka dotykać, to tym bardziej ten zapach będzie mocniejszy. Gałązki są powtykane w gąbkę. Oprócz tego między gałązkami powtykałam takie wiązki suchych pędów topoli na ozdobnym srebrnym druciku, ponieważ no, przy tego typu kompozycji wszystko widać, więc nie używam drutów technicznych, tylko druty ozdobne. I pomiędzy tymi gałązkami będę aranżować kwiaty. Tutaj już mam na początek taki główny kwiat, największy, stanowią trzy rośliny hiacynta z cebulkami, wyczyszczone z ziemi, z korzeni, wcześniej napojone. Ułożone są po okręgu, tak jak kierunek i charakter wianka. Są zamocowane, cebulki są zamocowane na wykałaczkach, a gałązki poprzeplatane, pędy hiacynta poprzeplatane pomiędzy gałązkami tymianku. Oprócz tych trzech hiacyntów w moim wianku znajdą się również tulipany, bardzo takie delikatne, cienkie, elastyczne, niezbyt mocno wyrośnięte tulipany w kolorach od kremu przez blady róż do fioletu. I też będę je układać bardziej poziomo i tulipan tutaj w tym przypadku ścięty pod kątem, żeby mi się go łatwiej mocowało w gąbce. Główki tulipana umieszczam pomiędzy gałązkami tymianku, ponieważ nie chciałabym, żeby mi się podniósł. Oczywiście gąbka jest nasączona wodą. Później możemy tą wodę uzupełniać, a teraz już jest namoczona. Nie chcę, żeby się tulipan podnosił, a też nie chcę go przywiązywać dodatkowym drucikiem czy sznurkiem, żeby tutaj nie wprowadzać kolejnych elementów. I mam nadzieję, że wystarczy tylko to, że poprzeplatam pędy między gałązkami tymianku i że to mi utrzyma głowy tulipana, że się nie podniosą zbytnio. Tutaj ten wianek jest bardzo taki jeszcze surowy w nawiązaniu do odchodzącej zimy. Także tych elementów
kwiatowych nie będzie bardzo dużo, bo też nie chciałabym, żeby tutaj zachowała się taka równowaga między elementami kwiatowymi a elementami suchymi, czy wyglądającymi na suche, czyli nawiązującymi do odchodzącej zimy. Tu. Wbijam pod kątem, po to, żeby mi się te kwiaty ładnie, łodygi ładnie układały. Też staram się najpierw znaleźć odpowiednie miejsce dla tulipana i dopiero przymierzam i dopiero wbijam, ponieważ jeżeli pracuję z czarną gąbką, której nie wysłaniam, to muszę się pilnować, żeby wbić roślinę, kwiat od razu we właściwe miejsce, żeby nie robić dodatkowych dziur w gąbce, bo będzie to nieładnie, nieestetycznie wyglądało. Dogięty, lekko schowany. Jeszcze jeden kwiat, który chcę tutaj w wianku umieścić, to szafirek, który na razie tutaj bardzo nieśmiało pokazuje swój kolor, ale finalnie będzie nawiązywał właśnie kolorystyką do podstawy wianka, czyli do niebieskiego filcu. I też umieszczam go na wykałaczkach. Wbijam dwie wykałaczki, ponieważ chcę, żeby on stabilnie trzymał się w gąbce. Jedna wykałaczka może być po prostu za mało i może się wysuwać. A na dwóch trzyma się zdecydowanie mocniej. I znowu cebulki szafirka, ta roślina jest wyjęta z doniczki, oczyszczona z ziemi, oczyszczona z korzonków. O, tu znajduję miejsce i dopiero będę montować. Latam trochę do dołu, trochę do góry też, żeby wianek, mimo że jest robiony bardzo płasko, to żeby miał głębie, żeby była różnica wysokości, różnica poziomów. Ale mimo że w zasadzie układam rośliny jedna na drugiej, to staram się, żeby nie było wrażenia, że one leżą na sobie, tylko żeby jednak minimalny, ale jednak żeby był dystans między pędami, między cebulkami. Dużo, troszkę za dużo liści. Okej.
Myślę, że jeszcze góra jeden szafirek i będę mogła powiedzieć, że wianek jest gotowy. Nie chcę, żeby pilnujemy kierunku, żeby zbytnio rośliny nie wychodziły poza obrys wianka. Tu wybierzę jeszcze jakieś miejsce, to. Umieszczam elementy zarówno od zewnątrz wianka, jak i od wewnątrz. Dobrze, tutaj. O. Tu być może jeszcze albo. O właśnie. Jeszcze jedna wiązka. Tak. Na koniec dobrze jest taką kompozycję mocno zrosić. Jeszcze tu pooglądam. O. O. Możemy ją podlać, ale myślę, że obfite zraszanie w zupełności roślinom cebulowym wystarczy. Wianek na wielkanocny tak naprawdę już stół. Myślę, że jest gotowy. Dziękuję bardzo.